Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej na Studium Słowa Bożego. Tytuł studium: Podstawa Panowania Boga. W studium wraz ze mną będą brać udział Paweł, Norbert i Sławek, a ja mam na imię Ala. Przed każdym studium mamy taki zwyczaj, ponieważ Bóg jest autorem Słowa Bożego, że po prostu prosimy Go o Ducha Świętego, żeby dobrze je zrozumieć. Proszę do modlitwy Sławka. Wszechmogący nasz dobry Panie, Stwórco nasz, chcemy Tobie przede wszystkim oddać cześć, oddać chwałę, ty jesteś tym, który może nas wyposażyć w zrozumienie Twojego słowa, i o to właśnie prosimy, abyśmy potrafili zaczerpnąć z Niego te myśli, które Panie chcesz, abyśmy rozważyli dzisiaj, abyśmy nad nimi się zastanowili i wyciągnęli wnioski dla naszego życia, codziennego życia. Prosimy o to, niech będzie Ci chwała w Twoim imieniu, Zbawco. Amen. 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 Dzisiaj będziemy studiować słowo Boże. Tytuł tego studium Podstawa Panowania Boga. Będziemy studiować takie bardzo ważne zagadnienie, mianowicie prawo Boże. I kiedy myślimy o prawie Bożym, to myślimy nie tylko o Nowym Testamencie, ale już o Starym Testamencie, bo wiemy, że w świątyni to prawo Boże znajdowało się w szczególnym miejscu. I na ten temat. Chciałabym, abyśmy odczytali tekst, żebyśmy nie byli gołosłowni, bo nasze studium chcielibyśmy oprzeć o wypowiedzi Słowa Bożego, bo Słowo Boże tłumaczy się samo. My nie musimy wymyślać tych interpretacji, one tłumaczy się samo i chcemy właśnie głównie czytać Boże Słowo. I przeczytajmy tekst, y, pion, y, Księgi Wyjścia, 25 rozdział i 16 wiersz. Czytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. W Arkę włożysz świadectwo, które ci dam. Dziękuję bardzo. Gdzie była Arka? W którym miejscu świątyni znajdowała się arka? Bo w tej arce było, były, było właśnie to prawo Boże, ale jeszcze były też inne prawa, ale już nie w arce. Mhm. Proszę bardzo. Tak, no gdy spoglądamy na świątynię, dobrze by było mieć ilustrację, przynajmniej. Taka, która by nam przybliżyła wygląd. Nie każdy mhm. e, ma to zrozumienie, jak ta świątynia wyglądała, ale patrząc przez pryzmat opisu, choćby samego opisu, możemy zauważyć, że do świątyni się chodzi, wchodziło przez dziedziniec, tam składano ofiary, potem wchodziło się do miejsca świętego, to było oddzielone oczywiście kotarą, mhm. tak? tam wstępowali kapłani. E, w tym miejscu znajdujemy właśnie Wchodząc na wprost do świątyni, po lewej stronie mamy świecznik. Mhm. Świecznik tak zwany sześcioramienny, nie siedmiu, jak niektórzy twierdzą. On miał siedem lamp, oczywiście, to był świecznik sześcioramienny. I po prawej stronie stół z chlebami pokładnymi było ich dwanaście, mhm. tak jak dwanaście pokoleń Izraela. Potem na wprost widzimy ołtarz kadzenia, czyli mamy drugi mhm. ołtarz, i dopiero za zasłonę, a więc za drugą zasłoną, napotykamy to. Miejsce tak zwane najświętsze i tam właśnie znajdowała się tak zwana skrzynia, jak niektóre przekłady mówią, arka, tak? I w tej arce właśnie znajdowały się przekazania Boże, dwie kamienne tablice, napisane palcem Bożym. No i tutaj mhm. wspomniałaś też o tych innych przepisach, innych prawach, i faktycznie, gdy spoglądamy do Pisma Świętego, możemy na przykład sięgnąć do piątej Księgi Mojżeszowej mhm. i tutaj mamy 30. Jeżeli dobrze pamiętam, 31 rozdział, zaraz podam dokładny, dokładne miejsce, mhm. gdzie powinniśmy się udać. Tak, to jest 31 rozdział i czytam począwszy od wersetu 24. A gdy Mojżesz spisał do końca słowa tego zakonu w księdze, to dał Mojżesz Lewitom, którzy nosili skrzynię Przymierza Bożego. I taki rozkaz dał: weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku skrzyni Przymierza. Pana Boga Waszego, i niech będzie tam świadkiem przeciwko Tobie. Mhm. A więc widzimy, że, że to, co zostało potem spisane, dodane, te słynne prawa, pod 600 mhm. praw, one zostały umieszczone z boku arki, a więc nie włożone bezpośrednio do skrzyni, mhm. tak jak dekalog. Tak, dziękuję bardzo. Mhm. Czyli podsumowując, napisane Bożym Palcem i w skrzyni przymierza. Dokładnie. Czyli idziemy dalej, jeśli chodzi o przykazania, bo niektórzy chrześcijanie uważają, że Jezus wypełnił już przekazania, one są nieważne. Co na ten temat mówi Pismo Święte? Odczytajmy może y, teksty Mateusza 5, 17, 18. Proszę bardzo, Norbert. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. Aż wszystko się to stanie. Tak, dziękuję mm. bardzo. Czyli to jest wyraźnie powiedziane, że to nie znosi przekazań, tylko przed wypełnić i dać tam przykład również do tego, aby to prawo wypełniać, bo ono jest dla nas błogosławieństwem, jak Jakub mówi, że jest to doskonały zakon wolności. wolności. Doskonały zakon wolności, To, że coś jest bardzo dobrego. Jak również liście do Rzymian. apostoł Paweł mówi, że przekazanie jest to dobre, tak. prawda, sprawiedliwe. No więc dlaczego miałoby być Święte. zniesione? I święte, dlaczego coś, co jest dobre, co jest też, co też ja jakby z takim wyznacznikiem Bożego Charakteru miałby być zmienione, skoro to jest dla nas dobre. Jest jeszcze taki fragment w księdze powtórzonego prawa, również Aha. jakby taki potwierdzający tą niezmienność tego prawa, kiedy Bóg mówi: Niczego nie dodacie. Do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, Waszego Boga, które ja wam nakazuję. Rozdział czwarty, werset drugi. Dziękuję bardzo. Jezus nawet rozszerzył, bo nawet mówił o porządliwości, jeśli chodzi o spojrzenie, prawda? Nie tylko o sam czyn, ale również o taką y, interpretację duchową. Nie, tak, nie tylko nawet, litera prawa. Nie tylko ale... litera prawa, tak, ale ten taki element właściwej motywacji, miłości do Boga i do bliźniego. Mhm. Tutaj ja bym też um, chciał podkreślić, jak na przykład w, czytamy w Psalmie 119, 142 werset, mówi nam, że Twoje prawo, czy też Twój zakon w innym przekładzie, jest prawdą. Mhm. Więc jeśli coś jest prawdą, taką ponadczasową, no to mhm. z tego też tytułu nie może być zmienione. Przytoczę też z księgi przysłów Salomona, właśnie 28 rozdział, tam werset 9 mówi nam, że kto odwraca swoje ucho, aby nie słyszeć prawa, nawet jego modlitwa buzi od razu. Mhm. Więc dla, widzimy po tych wersetach, jak ważnym dla Boga jest jego prawo. Mhm. Mhm. Tak. Proszę, na bez, Ja na chciałbym dziękuję. jeszcze się odnieść do tego fragmentu z Mateusza, tak. z 5 rozdziału. Ponieważ tam występuje to greckie słowo pluero, i ono jest tłumaczone też jako na, nadać pełnię. Mhm. Inaczej, inaczej mówiąc, prawo bez Chrystusa nie ma tej pełni. Chrystus mhm. nadaje tą pełnię, i niekiedy się, spotykałem się z takim poglądem, że skoro wypełnił, to zniósł. Mhm. No bo skoro prorocy zapowiadali, to też prorocy się skończyli. Ale gdy spoglądamy szerzej i idziemy do Nowego mhm. Testamentu, do kolejnych ksiąg, nawet e, tych opisujących wczesno-chrześcijańskich kościół, widzimy, że prorocy nadal są. Okay. E, druga sprawa, e, wypełnić nie oznacza znieść, bo gdy spoglądamy, na, dla przykładu, do listu do Rzymian, czterna, e, 13 rozdział, 13 rozdział list do Rzymian mhm. i choćby od wersetu 9,10, nie cofam się w kolejne fragmenty, przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszelkie inne w tym słowie się streszcza. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. A więc widzimy tutaj, mhm. że streszcza się, a nie zastępują Jeszcze, dwa przykazania tak. te dziesięć, prawda? Dokładnie. I werset dziesiąty jest bardzo istotny. Miłość mhm. bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem mhm. więc zakonu jest miłość. Czy chcemy tutaj też wpisać. Mhm. Interpretację, że w takim razie ta miłość znosi te przykazania? Nie, jest napisane, że wypełnieniem zakonu jest miłość, mhm. a nie zniesieniem tego nie zniesienie. zakonu. No. Mhm. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Jak również prawo Boże jest taką kopią. Odzwierciedleniem charakteru samego Boga. Ono świadczy o Bogu, prawda? To prawo. I nawet w pedagogice, no nie jest dobrze, kiedy dzieci nie mają y, ustanowionych jakichś granic, prawda? Mówi się, że zdrowe granice są bardzo potrzebne, co wolno, a czego nie wolno. No ale też dobrze jest, jeżeli nie ma ich za dużo, prawda? Także w tym przypadku, no Bóg jako nasz y, stwórca dokładnie wiedział, że nie może być ich za dużo i nie może być za mało. Także te dziesięć, y, no naprawdę to jest. Jest najodpowiedniejsza, najodpowiedniejsza liczba. Ale w tych dziesięciu przykazaniach również jest przykazanie o y, sobocie, właśnie. O sobocie. To jest też to przykazanie, które właśnie jest ważne czy nieważne? Bo niektórzy chrześcijanie mówią, że, że nie jest ważne, że Jezus wstał w niedzielę, w związku z czym niedziela. Natomiast Boże Prawo mówi nam dokładnie, prawda, czwarte przykazanie. Pamiętaj. Tak, pamiętaj. Proszę. Trudno powiedzieć, które jest najważniejsze, bo Jakub w drugim rozdziale, dziesiątym werście, wersecie powiedział, że kto przestępuje jedno prawo, przystępuje wszystkie. Więc mhm. wszystkie są ważne. Ale to czwarte przykazanie jest mimo wszystko niesamowicie ważne, dlatego, że ono będzie takim punktem odniesienia do tego, w co ludzie wierzą i komu oddadzą pokłon. Mhm. Bo w historii ludzkości tych kilku tysięcy lat zdarzały się, były oczywiście czas wojen, czas pokoi. W czasie wojen ludzie mogli zająć postawę neutralną, ale w tym konflikcie no. między Bogiem a szatanem nie będzie takiej możliwości, żeby zająć postawę neutralną. Trzeba będzie się opowiedzieć albo po jednej, albo po drugiej stronie. I to przykazanie właśnie, czwarte o tym, no. które mówi nam o tym, że Bóg jest twórcą ziemia, ziemi, yy, morza, wód, i będzie niesamowicie ważne, bo, oddanie, bo rezygnacja z tego przykazania będzie niestety oddaniem hołdu, po oddaniem pokłonu szatanowi. Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę, Norbert. No właśnie, to jest taki Dziękuję. temat bardzo kontrowersyjny. Tak. Ja w, w różnych spotkaniach, takich misyjnych, ewangelizacyjnych, spotykam ludzi, którzy mają różne poglądy na ten temat. Niektórzy twierdzą, że jest nowy dzień, który to zastępuje czyli niedziela. Inni z kolei uważają, że nie ma znaczenia, jaki dzień świętujemy, ważne, żebyśmy każdy dzień świętowali w duchu z Bogiem, a więc mieli tą społeczność, tą relację. Dobrze, Biblia pozwala nam wyrażać swoje opinie i swoje poglądy, ale w Piśmie Świętym jest napisane, że jeżeli chcemy podążać za Bogiem, to musimy stanąć na gruncie Jego słowa. I teraz mhm. pogląd, który, z którym ja się stale spotykam, to oczywiście jest pogląd, że już sobota jest żydowskim świętem, mhm. tylko dla Żydów jest to ten przepis dany, mhm. więc ponieważ zbawienie jest takie uniwersalne, prawda, obejmuje wszystkie narody, plemiona, języki, a to tylko Żydzi mieli obchodzić, więc mhm. mamy temat z głowy. No ale Pismo Święte e, mówi, że nie mamy tematu z głowy, ponieważ e, Shabbat, czyli dzień odpocznienia. Jest ustanowiony dla człowieka. Dla człowieka. A, ja, a jeżeli dla człowieka, to jeżeli to jest tylko i wyłącznie przepis żydowski, to trzeba by było dojść do takiej konkluzji, że Żydzi są jedynymi ludźmi na Ziemi. Nie, okay. ma, nie ma ludzi więcej. Żydzi są tylko ludźmi. Jeszcze mhm. chciałbym tak? dodać, że szabat został ustanowiony, to święto w momencie stworzenia. Tak. Kiedy jeszcze nie mhm. było narodu żydowskiego, on się dopiero mhm. pojawił tam kilka tysięcy lat później, więc mhm. to święto. Dzień odpocznienia, sabat pana, dzień pański obejmuje całą ludzkość. Mhm. Czyli święcąc szabat uznajemy Boga jako stwórcę. Tak. Prawda? Jesteśmy posłuszy, mu, jako naszego Pana, tak, Stwórcę, Zbawcę, Zbawcę, czyli ma tak. takie głębsze znaczenie dla nas też błogosławieństwem, w sensie nie tylko odpoczynku fizycznego, ale też nawiązania szczególnie głębokiej relacji, relacji. w tym dniu tak, ze sobą, dziś... z bliźnimi, bo Bóg wiedział, że, że my, teraz najnowsze badania mówią, że nasz mózg jest bardzo towarzyski, że potrzebuje właśnie kontaktów towarzyskich, w związku z czym naprawdę to, że się spotykamy w szabat, no szczególnie ktoś, na przykład jak nie ma rodziny, Prawda? I może być w tej rodzinie duchowej, no to jest to naprawdę wielkie błogosławieństwo. Proszę słucham. I taka jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy, kiedy tutaj też Norbert mówił o tym, że e, właśnie ta miłość do bliźniego z, mhm. jest tym streszczeniem tych przykazań: nie cudzołóż, nie zabijaj, tak? E, no to też można zadać pytanie, jak możemy kochać Boga? Jak mhm. możemy okazać miłość Bogu? I w, między innymi w tym przykazaniu o sobocie, mhm. wiemy, że jest kilka takich przykazań, które odnoszą się e, stricte do samego Boga. Mm -hmm. Między innymi to przykazanie, jeśli je zachowujemy, tym też okazujemy miłość jemu. Dokładnie. Dokładnie tak jest. Czyli niektórzy uważają, uważają adwentystów za legalistów, jeżeli przestrzegamy prawda, szabat, ale nie jest to do końca prawdą, bo zauważcie, że ja spotykam chrześcijan, którzy przestrzegają drugiego przykazania, czyli jakby takiego nieczczenia wizerunków, i to nie uważają, że są legalistami, natomiast jak dochodzimy do szabatu, no to to już jest legalist. Czyli to jest, zauważam, taki no, brak trochę konsekwencji właśnie w podejściu do, do, do Bożych przykazań. To jest właśnie niesamowite tutaj, pozwolę sobie tak krótko dokończyć, że właśnie naj, największemu takiemu atakowi podlega to czwarte przykazanie. Tak, uh -huh. tak jak powiedziałeś, że drugie przykazanie, ok, są w stanie, co niektórzy uznać, że nie należy oddawać ci hołdu, posągom, obrazom i tak dalej, uh -huh. ale już jeśli chodzi o to czwarte przykazanie, to już tutaj... Niekoniecznie. niekoniecznie. już mają tutaj uh -huh. wielki opór i to uh -huh. świadczy o to, jak... Przez te kilka tysięcy lat szatan dokonał spustoszenia okay. w umyśle wielu osób, które w ten sposób właśnie podchodzą do, do soboty, szabatu. No, szatan okay. ma w tym swój cel. Dobrze, będziemy dalej studiować, co z tymi przykazaniami będzie działo się przed przyjściem Pana, bo to jest ciekawe zagadnienie. Mianowicie Biblia porusza takie zagadnienie, szczególnie w księdze objawienia, że znamię bestii. Przeczytajmy może tekst 13, 13 rozdział i siódmy wiersz. Czytam z wydania Biblii Warszawskiej, Księga Apokalipsy, 13 rozdział, siódmy wiersz. I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. Tak. I wiersz 12 jeszcze rozdział i 12, i 17 wiersz. 12. Tak. I zawrzał smogniewem gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. To jest 17, prawda? Tak. A teraz 12? Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdy stąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. No właśnie. Stany z wielki bój między Wielki bój między. O co, o co ten wielki bój się toczy? O przykazania Boże. Mhm. O przeszyganie przykazań Bożych, ale również w kontekście tego, co, o czym wcześniej mówiliśmy, odnośnie mhm. przykazania czwartego. Czyli mhm. przykazania, które mówi nam, kto jest twórcą, kto jest tworzycielem, kto jest dawcą życia. Szata nienawidzi tego przykazania, bo on sam nie jest w stanie nic stworzyć. Mhm. Jeżeli przestąpimy to przykazanie, to przestąpimy wszystkie i będzie miał punkt zaczepienia do tego, aby mógł powiedzieć, że ta osoba, ten człowiek należy do niego. W tym przykazaniu, niesamow... w tym tekście Apokalipsy 12, werset 17, która mówi, że podjął walkę z resztą jej tak, potomstwa, z tymi, którzy strzegą przykazań bożych i trwają przy świadectwie o Jezusie, są dwa ciekawe, niesamowite wątki, a mianowicie ta reszta, to określenie „reszta jej potomstwa” i to mhm. świadczy o tym, że, no niestety, trzeba to powiedzieć, ale spośród tych wszystkich ludów, narodów, plemion i języków, które żyły na Ziemi od początku istnienia rodzaju ludzkiego, da Dama i D Ewy, niestety tylko resztka będzie zbawiona. Świadczy, mhm. świadczy mu o tym również inne fragmenty Pisma Świętego, między, między innymi Mateusz rozdział 7, werset. 13 i 14. Ty Jezus powiedział, a ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją z niej znajdują. Czyli niewielu spośród ludzi wybierze tą drogę żywota. Podobnie również w Mateusz, werset, rozdział 22, werset 14. Albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych mało wybranych. I jeszcze jeden cytat pozwolę sobie zakończyć który Paweł Apostoł mówi, a Izajasz woła nad Izraelem, choćby lina, liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka, resztka ocalona, ocalona mhm. będzie. No to mhm. pokazuje, że niestety, tak jak mhm. powiedziałem, spośród tych wszystkich pokoleń, które żyły na przestrzeni wieków, niewielka tylko reszta tych, którzy przestrzegają przykazań bożych, będzie zbawiona. Mhm. Dziękuję bardzo. Proszę, Norbert. No właśnie, zadać pytanie, o, o co walczy szatan. Tak. Szatan przede wszystkim walczy o umysł i serce człowieka. Kto będzie tam królował i kto będzie przewodził. W Biblii jest mnóstwo przykładów. Nie chciałbym teraz fragment za fragmentem otwierać, bo to by trochę zajęło nam czasu, ale w Salomona na przykład jest taki fragment w trzecim rozdziale i wersecie piątym. I szóstym, zaufaj panu z całego swojego serca i nie polegaj, polegaj na własnym na rozumie. rozumie. Pamiętaj mm -hmm. o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się pana i unikaj, unikaj złego. złego. Oczywiście mm -hmm. tam dalej, przy Salomona jest tekst, który mówi, że głupi jest ten, kto ufa swojemu sercu. A w Izajasza mamy fragmenty, gdzie, gdzie czytamy, że z drżeniem mamy e, odnieść a się na do Słowa, Słowa Bożego. Więc teraz, e, e, w czym jest problem? Problem jest w tym, może problem zaczyna się wtedy, kiedy my własne wyobrażenia, własne pragnienia, własne odczucia próbujemy włożyć w tekst. Mm -hmm. To mi nie pasuje, to mi się nie podoba, tego bym nie chciał, to mnie za dużo kosztuje, a co inni o tym powiedzą, i zaczynają się schody. W momencie, kiedy podchodzimy do Słowa Bożego z nastawieniem, że tak mówi Pan, jeżeli Pan, Bóg, nie zrezygnował ze swojej ścieżki i z takiego nauczania, i nadal je utrzymuje, a mnóstwo jest tekstów w Piśmie Świętym, które mówią, że Bóg nadal utrzymuje to, że prawo Boże jest niezmienne i wieczne, i że Jego zasady są nienaruszalne. Więc dlaczego my, jako ludzie, mielibyśmy w to ingerować? Dlaczego my chcemy powiedzieć Bogu, że wiemy coś lepiej? Spotkałem pewnego pana bardzo wykształconego i rozmawialiśmy na temat dekalogu. To w zasadzie na klatce było. Roznosiłem ulotkę takiej pewnej książki ciekawej. I on do mnie po powiedział, że dekalog został zmieniony z prostej przyczyny. On był zbyt trudny, zbyt skomplikowany. W zasadzie drugie przykazanie to tak jakby pierwsze, nie innych bogów, więc jego wspólnota, jego kościół postanowił, podkreślił swojej mądrości, zmienić to i poprawić. Nie? No to teraz zapytałem tego pana, to gdzie w takim razie mądrość Boga i autorytet? Mądrość ludzka staje ponad autorytetem i mądrością Boga? Coś Coś tu nie do końca jest tak. Nie? No, ale no to można by było dużo za ten temat mówić, oczywiście podawać przykładów. To jest bój o prawdę, o wiarę, o, mm -hmm. o księgę. Mm -hmm. Czyli ci, którzy wybiorą yy, Boga jako swojego pana będą y, charakteryzować się tymi dwoma cechami, czyli przestrzeganie przykazań bożych i wiara Jezusa. No przestrzegania to już wiemy, prawda? Tych tak. wszystkich dziesięciu przykazań. A jak rozumiecie, że oni będą mieć tę wiarę Jezusa? Na czym polega to y, właśnie, że będą mieć taką wiarę, jaką miał Jezus? Bo nie, że będą wierzyć w Jezusa, tylko wiarę taką, jaką tak. miał Jezus. To właśnie chciałem powiedzieć, że tu nie chodzi o wiarę w Jezusa, bo znam, mamy, znamy też mm -hmm. fragmenty Pisma Świętego, które mówią, że demony też wierzą, wierzą i drżą. I drżą. Prawda? Mhm. Ale tu chodzi o wiarę Jezusa, czyli taką wiarę, jaką on miał, czystą, pełnomówności Bogu, poddania się wo woli Bożej. Mhm. Czyli coś, co jest no, dla nas, grzesznych ludzi, w jakiś sposób nieosiągalne. My dążymy do tego, i nawet jak upadamy, to poprzez mhm. właśnie przelaną krew Jezusa, prosimy go o wybaczenie. Bo tak jak mówię, czasami mówię. Boże, dziękuję, że Cię mogłem w życiu poznać, ale od razu mhm. dodaję poznać na tyle, ile ja tu, grzeszny człowiek, na Ziemi mogłem Cię poznać, bo wiadomo, że nie poznałem Cię w pełni, że dopiero mhm. wierząc, że będę tam, w tym Królestwie Niebieskim, zobaczę Boga twarzą w twarz. Mhm. Więc tutaj reasumując, chodzi o taką wiarę, jaką miał Jezus, mhm. a nie wiara w Jezusa, bo ona, tak jak mówię, znają ją również mm -hmm. demony szatana. Mm -hmm. Dokładnie. Yy, yy, za chwilę oddam Ci mm -hmm. głos. Jeszcze taką właśnie. Myślałam, że Jezus był wierny w każdej sytuacji. Bardzo trudnej, najtrudniejszej, nawet kiedy oddawał swoje życie. Nawet zachował w ogrodzie, się według. Kiedy się i... Boże, przebacz, tak. przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nawet w obliczu takiego cierpienia, takiej niesprawiedliwości. Zachował się z klasą. Zachował się tak, jak. Jak zachowałby się jego ojciec, I, i, i tutaj rzeczywiście bez Bożej pomocy, o ludzkich siłach, takie zachowania i takie wypowiedzi, no byłyby niemożliwe. I to świadczy o takim bliskim kontakcie z Bogiem, i to dzięki działaniu i mocy Bożej możliwe jest też w naszym życiu, żeby być takim bliskim kontakcie z Bogiem, być mu też takim oddanym, wiernym, posłusznym, i iść za barankiem dokądkolwiek nas prowadzi. Ja uważam, że jest to możliwe. Możliwe, żeby po prostu podążać za bokiem, oddać mu się w pełnej ufności, bo mhm. wtedy możemy się czuć bezpiecznie, ale tak mhm. jak mówię, ponieważ człowiek z natury jestem grzeszną osobą, będą się to zdarzały, te potknięcia, ale jestem przekonany, zresztą Piotr to pisze, dzieci nie grzeście, ale jeżeli zgrzeszycie, to mamy Ojca Miłosiernego w niebie, który wam odpuści, prawda? No więc, właśnie. Tak. Więc wielokrotnie, jeżeli nawet popełnimy ten grzech pierwszy, drugi, piąty raz, ale jeżeli z pokorą, z pokutą będziemy się zwracali do Boga, Bóg nam odpuści, tak, jestem właśnie... tego pewien. Bardzo istotne, bo mam grzeszną naturę i mówić ja też, żeby się nie grzeszyli, żebyście mieli upodobania w trwaniu w grzechu, mhm. ale jeśli by się zdarzyło, tak. to mamy orędownika u pana. Mhm. Ale generalnie naszym takim jakby yy, takim, ta, takim pragnieniem serca jest podążanie za barankiem. Proszę. Mhm. Ja tutaj też chciałem jeszcze nawiązać do tego, co, co Paweł mówił: yy, odnośnie właśnie tej wiary w Jezusa. W porównaniu do wiary Jezusa, jaką miał, prawda? Wiemy, że jest taki opis właśnie w Słowie Bożym, który pokazuje, jak przychodzą przed właśnie Jezusa osoby, które mówią: Panie, Panie, czy w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? Nie uzdrawialiśmy, tak? Nie wypędzaliśmy demonów. A co Pan Jezus wtedy odpowiada do nich? Odejdźcie ode mnie, precz, nie znam Was. I ci, ci, którzy, którzy czyniście. Czyni bezprawie, bezprawie, czyli nie przestrzegacie prawa. Tak. No właśnie. Więc samo powiedzenie, że ja w imieniu Jezusa coś robię, może to, to nic mm -hmm, nie znaczy. Mm -hmm. tak? Jeśli nie mamy tej wiary, którą, którą może nam zaszczepić tylko Jezus. Mm -hmm. Jakby sami z, z siebie nie, nie potrafimy tego wypracować mm -hmm. i na, siłą naszego umysłu tak spowodować, że będziemy mieli taką wiarę. Dziękuję bardzo. No właśnie wspominam o tej wierze Jezusa, bo ona mam takie wrażenie, że będzie nam bardzo potrzebna w tych czasach końca. Prawda? To przestrzeganie przykazań i, i Bożych i ta wiara Jezusa. Że ona, ta cecha będzie nam bardzo potrzebna w czasach końca, kiedy, kiedy mogą przyjść bardzo trudne momenty, naprawdę niezrozumiałe dla nas. Możemy być w wyjęciu spod prawa ze względu na przestrzeganie Bożych przykazań. No, scenariusz może być bardzo różny, ale, ale tutaj właśnie dla nas takim oparciem będzie nasz Jezus, największy nasz skarb przyjaciel, jego zachowanie, jego przykład. Proszę. No właśnie, bo tutaj też jest taka ważna myśl w tym tekście, a mianowicie apokalipsa 14, rozdział, werset 12. Mm -hmm. Tu się okaże wytrwanie świętych, mm -hmm. którzy przestrzegają przykazań Bożych. Czyli to słowo wytrwanie. Mm -hmm. Nie tylko przestrzeganie, ale wytrwanie. Zresztą mm -hmm. Pan Jezus powiedział do swoich naśladowców, że kto wytrwa do końca, ten, ten, ten zbawiony ten zbawion będzie. Nie? Czyli, mm -hmm. czyli to wytrwanie. E, jest o tyle tutaj podkreślane, że nawet jeśli będą to krótkie wydarzenia w stosunku do poprzedniej historii świata, historii Kościoła czy judaizmu, może być to perspektywa nawet jednego roku, ale kiedy intensywność narasta doświadczeń, trudności, przeciwności, to my nieraz mówimy jako ludzie, że każda chwila wydaje się wiecznością. I, I tutaj bez tego zaufania, bez więzi, bez przynależności takiej ścisłej do Chrystusa ten egzamin nie można zdać. Nie ma na, na to szans. Zresztą Pan Jezus, tak. na, nawet na początku przecież znamy, czytając Apokalipsę, znamy myślę doskonale ten fragment trzeciego rozdziału Apokalipsy, werset 10, gdzie jest napisane, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, to ja zachowam cię w godzinie próby. Jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców mm -hmm. Ziemi. Tak. Więc, Czyli więc... pismo o tych próbach wspomina, które przyjdą. No właśnie, ja, teraz się jak właśnie to stare przy... przysłowie mówi bez Boga ani do proga. Ani do... I teraz <słuch> jest właśnie czas, żeby na to się przygotować, prawda? Żeby nabrać tego zaufania do, do tak. Słowa Bożego, żeby uczyć, żeby poznawać to Boże Słowo, które będzie później w tych trudnych chwilach, tak jak Jezus, kiedy pojawiają się pokusy, cytowane, przypominane, kiedy będzie dla nas właśnie wsparciem. W tych trudnych momentach tego wielkiego boju, tuż przed przyjściem Pana w tej nocy trwogi Jakubowej, to na pewno będzie nam potrzebne. I ta znajomość, właśnie Słowa Bożego, pisma Bożego, no, będzie również niezbędna. Nie tylko wiara w Jezusa, chociaż, czy wiara, wiara w Jezusa i znajomość pisma, Słowa Bożego, powiedziałbym, że jest oczywiście to samo, ale mówię tu w kontekście tego, że szatan będzie chciał zwiedzić ludzi w tym ostatnim momencie, będzie chciał, żeby. Jemu oddać hołd, żeby jeszcze w ten sposób pogłębi, pognębić, zresztą Pan Jezus mówi, że i zwiedzie wielu wybranych, prawda? W tych czasach końca. Ale jeżeli będziemy znali Pismo Święte, jeżeli będziemy znali te potencjalne zasadzki szatana, będziemy w stanie... To, co chcieliśmy się powiedzieć, to, co Pan Jezus mówił, napisano, tak. powiedziano, że powołując mhm. się na Pismo Święte, będziemy mogli tak powiedzieć, bo będziemy wiedzieli, że to, co teraz widzimy i co może być bardzo zwodnicze dla nas, naszych zmysłów, a one są zwodnicze, że jednak nie jest zgodne z tym, co głosi Pismo Święte. Mhm. I ono będzie właśnie taką y, dla nas tarczą, przed tym, co szatan będzie czynił, aby zwieść nawet wybranych. Nawet wybranych. Mhm. No, to właśnie. Jest właśnie... Proszę, no właśnie chciałem o, nawiązać, Pawle, do tego słowa, bo Pismo Święte nie mówi, że szatan zwiedzie wybranych, tylko o ile da się, o ile da się, o, tak. o, o ile da się by zwieść wybranych. Tak. Ale niektórzy mówią, no dobrze, to jeżeli jesteś wybrany, jest przecież taka nauka też, jeżeli Bóg Cię wybrał, to nie masz się czym martwić, masz już to załatwione u Boga. Pan Bóg Cię na pewno zachowa, utrzyma do końca. Przecież jesteś zbawiony. Tak. Nikt ci tego zbawienia przecież nie odbierze. Ale bardzo cenny w tym względzie jest tekst właśnie z listu Piotra, gdzie w liście Piotra mamy taką ważną informację w kontekście tego powołania i wybrania. I to jest drugi list Piotra, mhm. pierwszy rozdział, i przeczytam od wersetu dziewiątego. Tutaj są te wszystkie tak zwane cnoty chrześcijańskie wymienione, nie czytam ich teraz wszystkich. Ale podsumowanie jest takie: kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, mhm. krótkowzroczny, i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. I teraz, dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to, bowiem mhm. nigdy się nie, nie potkniecie. A jeżeli się nie umocni, Niektórzy mówię tak, wielu powołanych, hmm. ale mało wybranych. Więc jak jesteś już wybrany, przeskoczyłeś ten próg, powołania, jesteś już w miejscu e, wybrania, nie martw się, nic cię już nie zaskoczy. Ale tutaj Piotr mówi, może cię zaskoczyć. Bo apokalipsa mówi, że są powołani, wybrani Wybraniem. i wierni. Hmm. I wierni, mhm. tak, 17 rozdziałów, się mhm. Proszę bardzo. Przechodzi mi jeszcze taka myśl, gdzie możemy odczytać swoje Bożym takie, taką prośbę: badaj mnie Boże. I poznaj, serce, I poznaj moje. serce moje, czy nie idę drogą zagłady. Drogą zagłady mhm. znaczy, drogą to, to powinna tak. być nasza modlitwa, aby tak. właśnie to Bóg nam pokazywał. Czy rzeczywiście my idziemy dobrą drogą. Mhm. Czyli tutaj, jeżeli mówimy o tej wierności, o, tym, o tej wierze Jezusa, to musimy właśnie to zwrócić uwagę na bardzo ważną myśl, mianowicie modlitwy, że Jezus modlił się czasami całą noc, mhm. był w kontakcie stałym z Bogiem, a apostoł Paweł mówi, bez przystanku się mlcie. Mhm. Dlatego że my w sobie musimy przyznać, yy, że nie mamy żadnej mocy, zwycięstwa nad yy, złem, nad szatanem. My tę moc możemy otrzymać od, od, od Boga. Żeby mieć mądrość, ostać się w czasach końca, rozeznać między Bożą prawdą, a diabelskim zwiedzeniem, to potrzebna jest mądrość Ducha Świętego. Tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. List do Rzymian. I teraz, no w takim razie, skoro skoro takie czasy będą y, trudne i skoro będzie z nami bestii i, i z nami baranka, czyli to przestrzeganie Bożych przykazań, to przyjęcie y, te, też y, z całych wszystkich przykazań, jako naszej takiej wierności Panu, i takiej lojalności i takiego też widocznego znaku naszej wiary i zaufania. Prawda? Bo my nie jesteśmy zbawieni z, 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 z przestrzegania prawa. Zbawienie jest za darmo, z łaski, przez wiarę. I to musi, <coughs> przepraszam, dokładnie powiedzieć. Natomiast przykazania, zachowywanie jest naszym doskonałym zakonem wolności. To jest coś, co Bóg nam przygotował jako prezent, żeby w tym duchowym królestwie, które przyjmujemy przez wiarę, bo przyjmujemy, y, prawda, że usprawiedliwienie wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa i wchodzimy w taką zażyłą relację z Bogiem, i mając ten pokój, będąc w tym królestwie duchowym, no specjalnie nie mamy jakiejś potrzeby y, tutaj być na gruncie y, prawda, szatana. Chcemy być blisko chcemy być blisko Boga. Ale też ważne jest to, aby to przesłanie trzech aniołów, które zapisane jest y, w y, objawieniu. Jana w czternastym rozdziale, prawda? Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, też do, głośno wybrzmiało, I żebyśmy to poselstwo głosili, dlatego że y, Bóg, w, wysyłając naród do Babilonu, miał proroków. W czasie pobytu w Babilonie 70-letnich też miał proroków, i przed wyjściem z Babilonu do też miał. Czyli nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawi swojego planu swoim sługom prorokom, mówi Amos. Prawda? I teraz, i teraz to poselstwo trójanielskie. I co jest tak, tak, może ogólnie treścią tego poselstwa trójanielskiego? I bo to jest poselstwo miłosierdzia, prawda? To jest poselstwo nie strachu, tylko poselstwo miłosierdzia. Co jest tak bardzo ogólnie treścią i w powiązaniu z tym, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o przykazania Boże? W, ca w, całym, w całej tej może dyskusji ważne jest, żeby podkreślić. To, że właśnie cała rzecz polega na oddaniu chwały, tak? Mm. Zarówno szatan walczy o to, aby jemu oddać chwałę, czy też, jak mówiliśmy sobie o bestii i, i tych elementów, które się z tym wiążą, oddanie chwały, tak? Może ja przytoczę tylko z księgi objawienia, właśnie z 20 rozdziału, czwarty werset, gdzie jest napisane tak: Zobaczyłem te strony i zasiedli na nich. I dano im władzę sądzenia, i zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego. Oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii, ani jej wizerunkowi, nie przyjęli jej znamienia na czoło, ani na rękę, i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. Mhm. Jest tu mowa o oddaniu chwały, tak? O oddaniu pokłonu. I teraz można oddać chwałę albo Bożemu, Bożemu Wrogowi, tak? Mhm. Albo samemu Bogu. W tym czternastym rozdziale, jeśli mówimy tutaj teraz y, o tym przesłaniu Trzech Aniołów, tak. jest nawoływanie do oddania pokłonu Bogu, Bogu tak. stwórcy, tak. temu, który wszystko uczynił. Tak. I, I na dokładnie. tym ta rzecz polega. Komu chcemy oddać chwałę? Dziękuję bardzo. Proszę, nawet. No właśnie, gdy dotykamy tego tematu, oczywiście nasz czas jest bardzo ograniczony i moglibyśmy tak. długo na ten temat mówić, ale dotykamy też kolejnej kontrowersji, bo e, przypuszczam, że każdy chrześcijanin zgodzi się z tym, że powinniśmy okazywać Bogu cześć, bojaźń. ich nie powinien, nie, nie trzeba. Trzeba. Tak. Każdy chrześcijanin się to zgodzi, niezależnie od denominacji, pokłon Bogu, czy dosłowny, czy, czy symboliczny, bo wokół tego też jakieś tam są kontrowersje czasami. Ale kiedy dotykamy kwestii właśnie tego podziału ostatecznego, rozumienia Babilonu, rozumienia czym jest znamie bestii, czym jest pieczęć Boża, mhm. tutaj zaczynają się schody, tak? No bo mhm. większość chrześcijan co powie? No, otworzy list do Efezjan, pierwszy rozdział, ja nie będę może już cytował wszystkich fragmentów i powie, no, ale w nim werset trzynasty, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, mm. uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Więc tak. pytają się nas, e, e, o jaki wypieczęci mówicie, przecież to jest pieczęć Ducha Świętego i tu się e, wszystko kończy. Więc tak. jeżeli w Apokalipsie jest pieczęć, to chodzi o pieczęć Ducha Świętego, bo to są po prostu dzieci Boże. Ale mm. gdy spoglądamy szeroko e, do Pisma, to okazuje się, że na przykład w Ewangelii Jana e, w piątym rozdziale mamy taki tekst, e, gdzie jest napisane tak, werset 27, przepraszam, szósty. zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który da wam Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieszeń swoją. I mamy fajne. kolejną pieczęć. Mamy w czasach Abrahama pieczęć usprawiedliwienia z wiary. Niekiedy spotykam ludzi, no bo wy adwentyści mówicie, że to jest znak, a, a, a w Apokalipsie jest pieczęć, więc mhm. w końcu znak ze zachiela czy pieczęć w Apokalipsie. To są dwie różne rzeczy. Są mhm. ludzie, którzy szczegółowo starają się e, studiować Pismo Święte i oczywiście Biblia też odpowiada, bo właśnie w liście do Rzymian, w czwartym rozdziale o Abrahamie jest powiedziane w wersecie 11 i otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. Mhm. Więc, więc kontekst należy e, postrzegać dość szeroki. Tak samo jest jeśli chodzi o apokalipsę, jest pieczęć mhm. i jest imię Ojca i Syna. No i teraz konia z rzędem temu, kto oddzieli prawo Boże od Boga. Mhm. Niedawno z pewnym człowiekiem rozmawiałem, powiedział mi, że to jest drugorzędna sprawa prawo Boże. Ja mhm. mówię, jak może być to drugorzędna sprawa, skoro prawo wyraża charakter stwórcy, jest królem, jest panem, za, w jaki mhm. sposób panuje, zakres jego panowania, dlaczego on panuje na tym, dlaczego to wszystko do niego należy. O tym mhm. mówi czwarte przekazanie I to stoi właśnie na ostrzu noża, to będzie tym problemem, mhm. tym konfliktem, bo sabat uczy nas zaufania, że Bóg stworzył wszystko słowem swojej mocy. Nie, nie potrzebował do tego ewolucji. Bardzo dziękuję. Właśnie, żyjemy w czasach końca i jest ogromna potrzeba, żeby to poselstwo było głoszone, poselstwo, które mówi o tym, aby oddawać cześć i chwałę naszemu Stwórcy Nieba i Ziemi. Bójcie się Boga. Nie chodzi o ten strach, o taki właśnie szacunek, bo nadeszła godzina sądu Jego. A godzina sądu to znaczy, że są już czasy jakie? Ostateczne. Sącowy, tak. No właśnie, żeby przede wszystkim no, bojaźń Boża powinna Dotyczyć no, nas. Jeżeli głosimy komuś to poselstwo, to przede wszystkim powinniśmy przyjąć osobiście do serca. Przede wszystkim ten szacunek dla Boga, tę właśnie miłość, bo, no, bo On jest godny tego, żeby stanąć po jego stronie i świadczyć o tym, że on jest Bogiem miłości, że oskarżenia diabła są nieprawdziwe. I on chciałby mieć takie dzieci, które właśnie stałyby po jego stronie i świadczyły. Że, że, że On jest naszym najlepszym Stwórcą, bo kiedy tak analizujemy to, co Bóg nam dał, to da nam wszystko to, co najlepsze. Przyrodę, Aha. ptaki, wyżywienie, no, najwspanialszy dar swojego Syna, zbawienie. Wszystko dał nam to, co najlepsze. I chciałby po prostu, żebyśmy byli tylko wdzięczni, żebyśmy go za Pana i dali się po prostu prowadzić według nie naszej woli, jak powiedzieliśmy, ale według woli Bożej. I abyśmy mogli w tym postanowieniu, jakie mamy dzisiaj, wytrwać aż do końca, szczególnie w tych trudnych momentach tej trwogi Jakubowej. Aby Bóg nam dał przede wszystkim siłę, żeby w tym sprawdzianie naszej wiary, a na pewno każdy z nas indywidualnie będzie przechodził, po której stronie ma stanąć, nawet w codziennym życiu dokonujemy różnych wyborów, które jakby ten kierunek, prawda, te, te, ten główny determinuje, jakie obierzemy w przyszłości żebyśmy wybierali codziennie, żeby stać po stronie Pana, bo naprawdę to jest nie tylko ze względu na Boga, ale nawet dla naszego dobra. To jest najlepszy scenariusz. Tak wybrać Boga naszego, naszego w Babilonie. Tak, wybrać w najtrudniejszych momentach. Mówię, jak zginiemy, to zginiemy. To już nie nasza sprawa, ale pokłonu nie oddamy. Pokłonu nie oddamy właśnie temu posągowi. I myślę, że będziemy się modlić, abyśmy my również mogli w czasach trudnych i końca przyjąć taką samą postawę, jak ci trzej młodzieńcy. Proszę Norberta o modlitwę. Dobry Panie Boże, dziękujemy Tobie za to wspaniałe studium. Nie wyczerpaliśmy wszystkich wątków, jest wielkie bogactwo w Twoim słowie i w zasadzie w każdym temacie, ale dziękujemy, że pozwoliłeś nam poruszyć te, które dzisiaj. Miały być dotknięte. Wierzę, że będziemy jeszcze w naszych domach to studiować, będziemy powracać, będziemy pytać, bo Ty, Panie, mówisz: pytajcie, szukajcie, a znajdziecie, ale nade na wszystko Ty, Boże, pragniesz, abyśmy przybliżyli się do Ciebie, abyśmy poznali Ciebie, Twoją miłość, Twoją dobroć, Twoją prawdę i abyśmy w Twoim duchu podążali wszędzie tam, dokądkolwiek chcesz nas prowadzić. Pomóż nam zaufać. Bez względu na to, czy my rozumiemy pewne rzeczy do końca, czy nie, bo przyjdzie czas, że tak się właśnie stanie. Za co Ci już teraz dziękujemy. Niech będzie Ci chwała, cześć, uwielbienie. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym Amen. 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 Dziękuję serdecznie za udział w studium bardzo ciekawym Biblii i zapraszam na kolejne studium. Tytuł kolejnego studium: Światło w świątyni.